Stadion piłkarski w Gorzowie będzie już budowany. Wczoraj odbyło się w tej sprawie również spotkanie prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą. Podczas tego spotkania prezes zapoznał się też z dokumentami, które do tej pory były przygotowane w sprawie przebudowy tego stadionu. Najważniejsza decyzja w tej chwili dotycząca warunków środowiskowych będzie za chwilę wydana, dlatego że Gorzowskie Inwestycje Miejskie podpisały już w tej sprawie umowę. Potem trzeba będzie przygotować kolejny krok, to przygotowanie dokumentacji technicznej i to powinno stać się w 2025 roku. To powinno być już zakończone i wtedy już będzie mogła się rozpocząć ta inwestycja. Także jeśli chodzi o takie przygotowanie projektowe i dokumentacyjne, to już jesteśmy bardzo zaawansowani, a to pozwoli nam na budowę stadionu zgodnie z tymi planami, o których wcześniej mówiliśmy.